No i ruszyli, zobaczymy jaką taktykę dzisiaj nam tutaj zaprezentują. Na razie bardzo wyrównane. Żadna ze stron nie poniosła większych strat. Bardzo pozycyjnie. Tutaj Apple trochę się zepchnięty został tutaj na dół. Został ostrzelany Olszes na Falberze. No, zachce dookoła objechać. Tutaj troszeczkę przewagę mają ilościową pojazdów, jeśli chodzi o hype. Ale są jednocześnie trzymani tutaj przez Apple po przeciwnej stronie. Tutaj jeszcze mamy MX-a, który strzela sobie tutaj z góreczki. No, ta bitwa może być długa. Tutaj w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja tam specjalnie podjechałem. Ebony gra na artylerii. Na tej mapie można z niej skorzystać, jeśli tylko uda się ją dobrze ustawić. Jak widzicie, no musiał tutaj aż przyjechać dosyć daleko, żeby mieć przestrzał, ponieważ tam, gdzie stał, nie widział przeciwników, nie mógł do nich strzelać zbyt bardzo przeszkadzały mu albo kąty tutaj tych górek, albo budynki. O, tutaj mamy jakąś akcję. Wyjazd na plecy. Nie udało się. Przeciwnicy tutaj dobrze się bronią. Tam, że spróbuję ich objechać, ale to by było raczej samobójstwo. Strzelają się na tej góreczce. Jeżeli jakimś pojazdom udałoby się tam, tak jak na przykład Crazy tutaj pędzi,
przejechać, przeżyć, bić się tam tutaj na plecy, jeszcze tutaj. No, oj. Kosmiczne ciacho, topi się, a socik się topi. No, czy któryś z nich tutaj zginie? A tak, utopił się. Tak, myślałem, że nie zdąży wyjechać, a socik ma problem też z wyjechaniem, no niestety jeżdżenie po bagnie wciąga. No, stara się tutaj, stara, ale to nie będzie łatwe. Chyba, że wykorzysta czas i przejedzie. Nie, blokowany jest przez wrak pojazdu. Ale w tym czasie tutaj cała akcja idzie 3 do 9. 3 do 7. No, apel na dobiciu. Przespali troszeczkę moment, w którym przeciwnik im tam wjechał. Zostały tam zepchnięte dwa pojazdy. Tutaj pozbawione zostały wsparcia, przejechały. Pociągnęły wszystko jak leciało. Tutaj ten AMX oczywiście kontra dwa ciężkie, nie ma najmniejszych szans. Tutaj jeden po niego skręcił. On co najwyżej może się delikatnie odgryźć, ale tylko tyle, za dużo nie zrobi. Został wyświecony. Nie trafiają się nawzajem, ale to już tylko taka ucieczka dla przedłużenia, można powiedzieć, tutaj rozgrywki. Przeciwnik ma ponad 3 minuty, żeby się tutaj z nim ganiać. Nie ma żadnych szans, jedyne co może robić, to próbować się tutaj jakoś odgryźć, ale przeciwko ciężkim pojazdom, tym AMX-em, no to się nie uda, po prostu się nie uda. No i zaczynamy. Runda druga. Hype kontra Apple, skład Apple. Wyświetlcie się. Dobra, są. Okej. Tutaj taka mała podpowiedź. Trzeba nacisnąć najpierw E, potem Q, żeby tutaj pokazały się te drużyny. Jak ktoś kiedyś obserwatora dostał. No i ruszają. Runda druga. Zobaczymy, czy zmiana stron coś zmieni. Zobaczmy, tym razem nie ma artylerii. Być może uznano, że się nie sprawdza, że te pojazdy za bardzo są pochowane. Ciężko mi powiedzieć, czy może po prostu po tej stronie tak jeżdżą. A z drugiej strony artylerię biorą. Pierwsze niecelne strzały. Zasuwa tym VBR-em. Okej. Delikatnie Olszes oberwał. Panie Olszes tu był. Schowanie się zasłaną dymną. Wszystkie pojazdy w jednym miejscu, praktycznie rzecz biorąc. Dwa gdzieś tam tylko na obwodzie puszczone i AMX jako wsparcie. I na pewno przez jakiś czas będziemy tutaj mieli taką właśnie delikatną kamperówkę, tak zwaną. Sorry za wyrażenie, ale tak to właśnie jest. Tak to właśnie wygląda. No, każdy próbuje tutaj gdzieś tam wyciągnąć tego przeciwnika. Oho! Muka niszczy Olszesa. Apek tracą jedno ze swoich oczek. Zostało im tylko drugie. Jedno stracili z dwóch. B. Okej. Okay. A, nie mają. W ogóle nie mają. Drugiego. Gdzieś tam po drodze został zamieniony, tak? Z tego co widzę. Przeoczyłem, przepraszam. Nie ma Warriora. Delikatnie zostają zepchnięci. O, na ich miejscu to bym tutaj ruszył gdzieś w jakieś inne miejsce. Tutaj nie jest dobra, to nie jest dobra miejscówka, żeby się strzelać tutaj z górką, powiem wam szczerze. Nieraz widziałem te pojazdy po prostu jak są tutaj dobijane w tym dołku. To wcale nie jest łatwo tam przestrzelić. Jeżeli znacie tutaj konstrukcję, znacie ich spoty tutaj leopardów, to na pewno wiecie, że od góry ładnie im się tutaj lepiej wstrzelić.
czyli pojazdy są wyżej, po prostu mają tutaj to zadanie ułatwione. Drugą stronę jest już gorzej. Przejeżdżają. Zasłona dyma poszła. Karol spokojnie stoi na razie. Przejazd przez zasłonę dymną. No i co zrobi tutaj Apple? Czy puści jakąś kontrę? Czy się wycofa? Vicious dostaje ostro. Ogólnie Apple mocno strzelane. Chociaż i tutaj na przykład Inside Tank też ledwo zipie. No zobaczymy, zobaczymy. 10 do 9. Zarówno jedna, jak i druga drużyna jeszcze szanse na wygranie tego pojedynku. O, tam Massive wyjechał na AMX-a. No biedny AMX ginie niestety. Nie miał szans w takim starciu. Drugi AMX prawdopodobnie też za chwilkę padnie. Dokładnie. Bez tam wsparcia jakiegoś pojazdu. Pojazdu wsparcia. Tak to musiało się skończyć. Mają teraz niezłe tutaj świecenie na wszystkich. Tutaj jedynie co by ich ratowało, to gdzieś tam cofnięcie się za te wzniesienie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zostawiliby tutaj dwóch kolegów. No i też są raczej skazani tutaj na obicie. Z jednej strony strzela do nich VBR, z drugiej strony mają tutaj sporą grupę ciężkich pojazdów. Wyjeżdża Kol. Ryzykuje moim zdaniem mocno, ale może się uda, może się uda. Przejechał. Jeżdżę na górę. Nie. Nie udało się. I jeszcze raz kółeczko. Kręci się, kręci. Tutaj uczymy się pływać. 9 do 6. Zaciekła wymiana ognia. Tutaj na pewno Hype mają przewagę. Luf. Wyjazd. Udaje się do podbrównać. 7 do 6. Pięknie. O, o, o. Muka ostro wyjechał. A, ładnie dostał. Ale to też już kwestia czasu. Dokładnie. 6 do 1. Tutaj druga grupa zmasakrowała pojazdy, które tutaj stały w dole. Zacięty pojedynek, ale Apple musiało ulec przewadze Hype'ów. Gratuluję, 2-0.